sprawie ustalenia sposobu sprawowania pogrzebu na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, artykuł 17 ust. 1 punkt 15 artykuł 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej oraz artykuł 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 o cmentarzach i chowaniu zmarłych Rada Gminy Białego Kłamacu oraz Kąpielów. Paragraf pierwszy. Sprawowanie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgodu postawionego przez, wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego. Paragraf 2. Sprawowanie pogrzebu odbywać się będzie na cmentarzach położonych na terenie gminy Biebo. W uzyskanych przypadkach pogrzeb może się odbyć w innym miejscu niż zamieszkanie osoby zmarłej. Paragraf 3. Pogrzeb powinien być przygotowany zgodnie z wyznaniem zmarłego. W sytuacji, kiedy nie jest możliwe ustalenie wyznania osoby zmarłej, bądź gdy była ona osobą niewierzącą, pogrzeb powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem panujących w tym zakresie gminnym zwyczajów i tradycji. Paragraf 4. Sprawowanie pogrzebu odbywać się będzie przez zlecenie wykonania usługi w firmie prowadzonej kompleksowe usługi pogrzebowe zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Sprawienie pogrzebu obejmuje następujące czynności niezbędne do sprawienia pochówku. Pierwsze, przygotowanie zwłok do pochówku, w tym umycie i ubrania. Drugie, przechowywanie zwłok w zakładzie pogrzebowym. Trzy, zakup trumny. Czwarte, czynności podejmowane przez duchownego organistę i grabarza. Opłatą za miejsce na cmentarzu dla osoby zmarłej. Wywieszenie klepsydry. Przewóz zwłok. Karawana. Wykonanie zakopania, uformowanie i oznaczenie grobu znakiem wyznania zmarłego i tabliczką z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia zgonu. Inne czynności wynikające ze sprawowania pogrzebów wymagane przepisami prawa. Paragraf 5. Płatności kosztów pogrzebu dokonuje się na podstawie rachunku, faktury wystawionego przez zakład pogrzebowy po wcześniejszym określeniu niezbędnych czynności oraz górnych granic kosztów tym związanych. Paragraf 6. Zadania własnych gminy Biebo polegające na sprawowaniu pogrzebów tym osobom bezdomnym realizuje gminę ośrodek pomocy społecznej Biebo. Paragraf 7. Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków poniesionych na sprawowanie pogrzebów. Jeżeli zmarły przysługuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego, wydatki w całości odbywa się z tego zasiłku. Z masy składkowej, jeżeli osoba zostawiała majątek, a nie przysługuje po kim zasiłek pogrzebowy. Gminny ośrodek pomocy społecznej zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu dochodzenie zwrotu poniesionych wydatków w zakresie wskazanych w ustępie pierwszym powyżej. Paragraf 2. W sumie wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Biebo i paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Myślę, że takie dyskusje słyszę. Może pani dlaczego taka uchwała? Gmina jest zobowiązana do sprawienia pogrzebu, jeżeli żadne osoby prawne nie zrobią tego, to też zwłoki zostaną przekazane do uczelni medycznych. To znaczy przede wszystkim chodzi tu o osoby bezdomne, bo też jak niedawno miało miejsce w naszym powiecie, zostały znalezione ludzkie szczątki w dzisiejszej budowie, które po zbadaniu nie udało się zidentyfikować, także nie można było wyznaczyć osoby, która jest zobowiązana do pochówku tychże kości. Także w takim przypadku gmina jest zobowiązana do takiego pochówku. Ustawa o pomocy społecznej nie przewiduje szczegółów tego pochówku, dlatego jest konieczne podjęcie tej uchwały, żeby te szczegóły, właśnie szczegółowe zasady pochówku ustalić, żeby w razie takiej konieczności mogło to wyglądać właśnie w taki określony sposób, żeby to było zrobione godnie i zgodnie z tym, co Państwo tutaj radni też będziecie chcieli, żeby było ważne w tym sprawieniu pogrzebu. Są taki projekt, który się oczywiście nikt, proszę się nie denerwować, na razie nie umarł, żaden bezdomny nam tutaj nie umarł w tym momencie. My po prostu się zabezpieczamy na przyszłość. Chcemy mieć te zasady uregulowane. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są pytania? Nie widzę, w związku z czym podaję projekt uchwały podgłosowany przeze mnie przed chwilą. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał?
Także nie widzę w związku z czym stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.